Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin i będziemy dzisiaj grali w Day of Defeat Sours. A które to Day of Defeat Sours zostało przeze mnie zakupione oszałamiającą cenę 5 zł polskich na Steamie w ramach Summer Sale'a, który się właśnie odbywa tam do 9 lipca. Są jakieś promocje, dość dzikie promocje na gry. Ogólnie wywaliłem jakieś 150 zł i mam jakieś 10 gier za to, więc no. Tak właśnie będę teraz spędzał swój wolny czas, kiedy szukam pracy, będę napierdalał gry sprzed 15 lat, bo chyba tyle ma Day of Defeat Sours. O czym to jest? No to jest taki właściwie Counter-Strike, tylko że w realiach II wojny światowej, więc Niemcy strzelają do Amerykanów. A oprócz tego w zasadzie nic się szczególnie nie zmienia. W zasadzie jest jedna zasadnicza różnica, mianowicie... Nie ma botów w tej grze, także będę musiał grać na żywych graczy, którzy mnie prawdopodobnie rozpierdolą, ale jestem dobrej myśli, poza tym tutaj mogę znaleźć sobie jakieś boty, z którymi sobie pogram. Okej, wiecie co, zagram sobie z botami na multiplayerze, ponieważ dlaczego nie, nikt mnie nie blokuje, nikt mnie nie broni tutaj przed takimi decyzjami, które... A czemu tyle dźwięków się pobiera? Nienawidzę, kiedy wchodzę na serwer i ten serwer po prostu pobiera mi drugą grę, nie? To jest nie no, nie, po prostu dramat. German Win 10. Ojej. Wysyłanie informacji klienta. Jestem klientem, proszę państwa, jak mnie traktują w ogóle. Okej, wiecie co? Będę strzelał do Niemców. I tyle. Ten serwer ma w ogóle swojego jakiegoś anti-cheata i w ogóle. Można reklamacje składać, complaintsy. Noobs community complaints. Ejku, ta lewa dolna strona chat jest, o tym mówię cały czas, więc nie mówię do siebie tak, wiecie, bez przyczyny. Chcesz, to po prostu położę. Położę się i będę czekał, aż ktoś się wychyli głowę i mówię, tę głowę odstrzelę, bo no... Tak się gra w tę grę generalnie, wiecie, bo... O. Właśnie tutaj. Jezus Maria, rakieta. Okej, wiecie co? Strzelanie full auto na dystans 50 metrów z Thompsona najwyraźniej nie jest najlepszym rozwiązaniem, jakie istnieje. To jest oczywiście absolutnym kłamstwem. Natomiast będziemy musieli się dostosować do warunków, jakie dyktuje nam ta absurdalna, nierealistyczna gra. I położyć się w rogu i poczekać, aż ktoś się wychyli. Jeszcze raz. A generalnie... O, dostrzeliłem gościa. Ale beka, nie? Dobra. Okej, nie będziemy grali defensywnie, będziemy grali ofensywnie. Polska... Nie, jestem Merkalinem. Poland... Okej, jeden dostał, drugi nie dostał, bo ja byłem tym drugim. A no i co, no i lecimy dalej, mamy tutaj... Boty mają jakieś swoje te... Boże, prefiksy, nie? Te DNS. Jeszcze 44 sekundy na tej mapie, mam czas, żeby się popisać, żeby pokazać wam, że umiem w to grać. Mam czas. Tutaj jest w ogóle takie jest zmęczenie, więc... Oj, pokazałem, że umiem grać? Mam nadzieję, że tak. Okej. A i lecimy dalej. Jejku, po niemiecku jakieś komunikaty po prostu. Wir suchen Admis, besucht uns auf, Noobsclub. Niesamowite. Szukamy administratorów. No nie dziwię się, szukają administratorów, jak jeden gracz wchodzi i gra sobie z botami. Ale okej. To najpierw powinniście znaleźć graczy, a nie administratorów, ale... Tylko takie moje luźne przemyślenia. O, Niemiec. To nie ja go zastrzeliłem. Kradli mi Praga. A, masz za karę. Kradłeś mi Praga, to gin. No i jestem na samym dole tabeli, w której wszyscy nade mną są botami. Co świadczy tylko o tym, że sztuczna inteligencja poczyniła kolosalny postęp przez ostatnie kilka lat. No właśnie. I będę grał tym razem jako Niemiec. Bo czemu nie? Wybiegał z MP40. I te boty tak dość powoli dołączają, ale jestem w dobrej myśli. I zestartowało jeszcze raz. Dobrze. Benim dish, no camp, play fair.
zabraniają kampić w tej grze. Ta gra to jest symulator kampienia. Sposób, w jaki odrzut działa w tej grze, moi drodzy, jest taki, że patrzcie. Ja po prostu trzymam nóżkę w jednym miejscu i strzelam. To jest odrzut w tej grze. To jest niewyobrażalnie antyludzkie po prostu rozwiązanie, które uniemożliwia prowadzenie ognia. I choć w prawdziwym życiu generalnie nie da się strzelać full auto przez... Oj. Te boty są dobre, nie? To mnie wkurza, nie? Czemu nie mogą być słabe? Czemu nie mogę się popisać? Vote ban. Wiecie co? Dam vote bana na te wszystkie boty i będę wszędzie po prostu klikał tak. One nie mają takiego SI, żeby sobie głosować na bana same z siebie, więc... Ale mają takie SI, żeby mnie zastrzelić. To jest dość smutne akurat. No i co? Rozstawili się z KM-em. Dobrze. No tutaj to akurat mi nic nie da. Wanna, proszę państwa. Solidna niemiecka wanna. Rozstrzeliłem bota. Sukces. Wielkie Niemcy. Rozdeutschland. Au. Gdzie są boty? O, moi drodzy, ja nie znajdę botów, ale boty znajdą mnie. Tego możecie być... Oj, właśnie, tego możecie być pewni. Idzie granat. Bardzo słabo rzucony granat. Co, ja się po prostu podczołgam. I mnie zastrzelą i tak, jejku. Niesamowite, te boty są jakieś takie, no, nienaturalne, ale okej. Jestem pewny siebie, jestem dobrej myśli i przede wszystkim jestem debilem, który nie uczy się na własnych błędach. Idziemy dalej. Jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz, jak osioł za szeregiem. Dobra. Czemu wy tu stoicie po prostu? Ja się tu po prostu położę. Poczekaj, masz coś wyjdzie. Wyszedł. I mnie zastrzelił. Oła, dobra. Param pam pam param pam pam param pam pam pam. W tle włączyłam chyba po prostu jakąś niemiecką muzykę na YouTubie, bo no inaczej się nie da. Okej, ten się będzie czołgał. I się zastrzelił. Dobrze, moi drodzy. Przerażam ich do tego stopnia, że sami do siebie strzelają. Chyba jak sztuczna inteligencja nie zakłada przedostawanie się tędy. Gdziekolwiek, więc to jest taka moja przewaga. A już sztuczna inteligencja moja, moi drodzy, zakłada. Okej. Niech ktoś... Jezus Maria, on ma bazukę. Dobra, nie. Fajnie, że udało mi się zastrzelić. Nawet obu headshotem strzegnąłem. To jest coś. Ten się chciał położyć, a ten się w ogóle położył. Zastrzeliłem czterech. Czworo. Czterech. Pira. Fora. Pięciu. Niesamowite. On ma takiego strika. Można w ogóle czy pięścią w ścianę, moi drodzy, jak Andy w The Office. Oni normalnie plecami do mnie idą, nie? Zero szacunku. Leci. Rano. Który nikogo nie zabił. No dobrze. Ci nie żyją. O, wielkie Niemcy, dobra. Masakruję ich niesamowicie, aż jestem z siebie dumny praktycznie. Jeżeli chodzi o gry z II wojny światowej, to w sumie to grałem w Call of Duty. Drugie, dość sporo, bo je pograłem gdzieś tam na lewo. A i oprócz tego to chyba nic. Więc ta gra jest bardzo fajną, ostateczną. Kupię. Nie kupisz. Jezus Maria, dobra, to jest Niemiec. Mój kolega Niemiec. Kolega Niemiec. Jak to brzmi w ogóle, antypolski. To ja się znowu położę. I zginę, dobrze. Twardo, konsekwentnie. Jeżeli coś ci wychodzi, to rób to. Ginie. Więc to i znowu stara, dobra taktyka.
Ten się będzie tam kładł w ogóle. Przetrzymany jakiś. Rzucę mu granat, może przestanie się kłaść. A to są nasi. No dobrze. Też się przestali kłaść. Cel osiągnięty. Zginąłem. Okej. Okay. A param papam, idziemy dalej. Nie poddajemy się tutaj. Walka trwa, wojna trwa, tu trzeba wygrać. To właśnie jesteśmy wdzięczni we Francji, bo francuskie to brzmi. A, to nasi. I granat nie był nasz. Granat zdecydowanie nie był nasz. Przejęliśmy jakiś tam punkt, flagę czy coś takiego. Jezus Maria. Oni mogą wchodzić do pomieszczeń. Sądziłem, że ich AI na to zezwala, jakby wiecie, to jest taki zaawansowany. I co, wezmę z tego. Nie mogę przeładować, dopóki magazynek nie będzie absolutnie pusty. Cudownie, podoba mi się. I będziemy teraz tak stali, celowani. Dalej stali, patrzcie jak ten w ogóle hełm ma swoją fizykę i w ogóle. Cudownie. No dobra, nie da się. W ogóle tego się nie da przeładować, dopóki magazynek nie będzie absolutnie w 100% pusty w chuj, więc... no nie da się. No i też można zginąć bez jakiegoś wielkiego problemu. I idziemy dalej z tym MP3 chyba, nie? No tak. Idziemy dalej. No fajna ta gra. Goście walą z bazuki. Takie dystanse, że głowa mała. Jezus Mario, on to znowu zrobił. Okay. No i puszujemy tutaj. Wojna trwa, Niemcy muszą zwyciężyć, a ja dostałem postrzał z tym czynieniem stąd. Okay. O, nie, to są nasi aliancy przyjaciele. No jeżeli chodzi o grę ogólnie, no to powiem wam, że ona jest całkiem przyjemna. Podejrzewam, że jakbym miał teraz zagrać z graczami, to dostałbym taki pierdol. Już to robiłem zresztą i naprawdę nie było przyjemnie. Bo ludzie, którzy w to grają już na tym etapie, tyle lat od tego jak ta gra wyszła, są tryhardy, moi drodzy. To nie są tacy, wiecie, ludzie jak ja czy wy, to są nadludzie. To oni mają refleks dzika, nie? Oni wiedzą o tej grze więcej niż jej twórcy wiedzieli. No i co? No i ten chyba cudowny akcent będzie musiał wam starczyć na troszeczkę, jeżeli chodzi o tę grę. Czy tu grana po prostu. Wyjdę i spróbuję kogoś zastrzelić. Albo... no, ale czy udało kogoś zastrzelić. Także... sukces. Okej. Okay. A, tutaj cień mojej broni po prostu na trawie leży. Trawy na podłodze, przepraszam. A ziu, no i lecimy. Oni idą tam jakoś tyłem, nie wiem. Nie znam tej mapy tak do końca. Kto ją zna? No dobrze, mam w ogóle przedrostek noobs. Noobs Gomezo, strzelił potrzebę. Jezus Maria, on umarł. On umarł i nie żyje. W własnym spawnie. Dziwne. No okej, okay, jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, bo materiał się już przeciąga, a ja w sumie też nie mam co do końca mówić, no bo co mam powiedzieć. A gra jest przyjemna, za 5 zł zdecydowanie warto to wziąć i spróbować. No bo 5 zł, co to jest 5 zł? Piwo. No 2 piwa, no 3 piwa czasami. Ale nie więcej. A gra jest naprawdę fajna, więc polecam, spróbujcie. Nie, uważajcie na bazukę tylko i oprócz tego powinno być ok. Także, cześć.